Rozmowa dnia. I czas naszego kolejnego gościa. Jest nim pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, Izrael wzywa mieszkańców miasta Gaza do tego, żeby opuścili miasto i przenieśli się na południe strefy. Jest to w takim razie wezwanie do ponad miliona ludzi. Mają 24 godziny na to, żeby opuścić swoje miasto. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia, jakie konsekwencje to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, może mieć dla zjawiska migracji? Czy możemy w tej chwili już spodziewać się kolejnej fali, właśnie fali migrantów z terenów palestyńskich? Niestety może mieć to bardzo gwałtowne znaczenie i wpływ na migrację z południa i presję migracyjną na kraje Unii Europejskiej. Te sceny dramatyczne, które widzimy w tej chwili na Bliskim Wschodzie, zarówno w Tel Awiwie, jak i w strefie Gazy, no, są scenami, które bardzo szybko też rozchodzą się przecież w mediach społecznościowych. Na razie mamy do czynienia z eskalacją konfliktu, a skoro jest eskalacja, to wiele osób stara się po prostu zadbać o życie i zdrowie swoich rodzin i zmienić swoje miejsce pobytu. Część też pewnie będzie chciała trafić do Europy. To tym bardziej tylko pokazuje, jak pilną sprawą jest dzisiaj zdecydowana zmiana podejścia Unii Europejskiej i jej instytucji do polityki migracyjnej. Ta polityka migracyjna musi być zupełnie inaczej prowadzona niż do tej pory. Panie ministrze, w niedzielę wybory, ale tym wyborom towarzyszy referendum. My to przypominamy i gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w referendum. Jedno z pytań referendalnych wprost dotyczy polityki migracyjnej, dotyczy paktu migracyjnego i tego jego elementu, który budzi największe kontrowersje, nie tylko przecież w Polsce, czyli przymusowej relokacji. Proszę powiedzieć, czy pan dostrzega jakieś symptomy refleksji wśród urzędników chociażby Komisji Europejskiej, innych urzędników Unii Europejskiej, że no niestety, ale ta polityka, którą Unia Europejska i poszczególne państwa członkowskie prowadzą od lat, jest tak naprawdę, no, generuje nielegalną migrację, a nie ją blokuje. Wśród urzędników jakiejś specjalnej refleksji nie dostrzegam, natomiast dostrzegam ją wśród niektórych polityków. Przy czym mam takie wrażenie, że jest to refleksja natury kuluarowej, natomiast na zewnątrz poprawność polityczna pcha większość klasy politycznej Europy Zachodniej w kierunku próby rozwiązywania tego problemu metodami absolutnie nieskutecznymi, nieracjonalnymi z przyczyn ideologicznych. Przecież to, że w 2015 roku otwarto drzwi do Europy, że zapowiedziano Willkommenspolitik, zapowiedziała to kanclerz ówczesna Angela Merkel, to nie wynikało z jakiegoś racjonalnego przekonania, że to jest dobry pomysł i że Europa sobie z tym doskonale poradzi, tylko z takiego przekonania, że skoro od wielu lat mówi mówiliśmy wyłącznie o pozytywach płynących z kultury multikulti. I skoro na tym zbudowaliśmy tak naprawdę właśnie ten fundament poprawności politycznej w Europie, no to teraz nie możemy od tego odejść, nawet jeśli widzimy, że jest to ścieżka donikąd, że jest to droga nad przepaść. No, ale w ten sposób zbudowano wszystkie te niebezpieczeństwa. Opisuje pan mechanizm błędnego koła, tak? Znaczy nawet jeżeli mamy wątpliwości co do tego, co robili, to robimy to dalej, bo już żeśmy zrobili tamto. Postawiliśmy pierwszy krok, więc robimy następne. No można powiedzieć, że to nie ma końca. Tak, dokładnie tak to wygląda. Co więcej, kiedy premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej Rady Europejskiej, gdzie miałem zaszczyt mu towarzyszyć, mówił o tym, jaka jest waga odwołania się też do woli obywateli, że obywatele większości państw w tej chwili widzą te wszystkie zagrożenia i że politycy powinni odpowiedzieć na oczekiwania obywateli, którzy oczekują zmiany w polityce migracyjnej i uszczelnienia granic Unii Europejskiej, i wskazywał, że
u nas będzie organizowane w tej sprawie referendum po to właśnie, żeby obywatele w tej sprawie mogli się wypowiedzieć, wzywając liderów innych krajów, aby takie referenda zorganizowali również u siebie. No to niektórzy liderzy to przemilczeli, z zainteresowaniem pewnym o tym do tego odniósł się prezydent Emmanuel Macron, natomiast część premierów, to relacjonował mi premier, wręcz się prawie skuliła w takim poczuciu, że jakim fatalnym pomysłem jest odwołanie się do woli obywateli, którzy w tej sprawie mogą żądać zdecydowanie innej polityki niż była prowadzona do tej pory. To pokazuje, że Unia Europejska jest w kryzysie, jeżeli liderzy państw europejskich boją się głosu własnych obywateli w strategicznych sprawach. Panie ministrze, polscy obywatele mogą się w tej sprawie wypowiedzieć 15 października, czyli razem z głosowaniem na posłów i senatorów mogą wyrazić swoją opinię między innymi na ten temat, bo pytania referendalne będą 4, ale to jest też tak, że w czasie kampanii wyborczej i nawet przed tą kampanią wyborczą wiele osób publicznych, w tym polityków, ale też i urzędników europejskich starało się przekazać polskiej opinii publicznej, że to referendum w Polsce to tak jest bez sensu, bo to już decyzje zostały podjęte, to tak naprawdę nie będzie miało wpływu i w zasadzie to no, starało się, mam wrażenie, i to chyba nie jest tylko moje wrażenie, zniechęcić Polaków do udziału w tym referendum. To w takim razie, panie ministrze, czy rzeczywiście tak jest, że polskie referendum nie będzie miało znaczenia? Zgodnie z polską konstytucją władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. A naród wypowiada się w sprawach strategicznych szczególnej wagi, tak jest to ujęte w postaci najwyższego możliwego narzędzia demokracji bezpośredniej, jakim jest referendum. Ustawa o referendum i konstytucja mówią też o tym, że kiedy referendum ma frekwencję powyżej 50%, ma ono charakter wiążący. Co to oznacza? To oznacza, że jest wiążące dla władz w kontekście podejmowania przez władzę decyzji. Zgodnie z polską konstytucją, więc naród wypowiadający się w sposób jednoznaczny przy odpowiedniej frekwencji w referendum wyraża wolę, która nie może być w żaden sposób przez władzę zignorowana. No i teraz oczywiście możemy się zastanowić, czy wynik tego referendum będzie respektowany na forum europejskim. Po pierwsze, on będzie bardzo silnym elementem, który można położyć na stole w negocjacjach politycznych. Jeżeli możemy wskazać, że zgodnie z naszą konstytucją naród się na to nie zgadza i tego rodzaju mechanizmy nie mogą zostać w związku z powyższym wprowadzone. Ale po drugie, w przeszłości przecież były organizowane referenda, na przykład w 2005 roku w referendach we Francji i w Holandii odrzucono traktat konstytucyjny dla Europy i wówczas zawieszono pracę nad tym traktatem. Ostatecznie ten traktat nie wszedł w życie. Ale panie ministrze, czy w takim w tym razie można powiedzieć, to ja, przepraszam, wejdę w słowo i dopytam, czy można powiedzieć, że polskie referendum, jeżeli będzie referendum ważnym, czyli jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa polskich wyborców, może mieć moc zablokowania w ogóle przymusowej relokacji w Unii Europejskiej? Przedstawiciele instytucji europejskich będą pewnie twierdzić inaczej. Będą mówić o wyższości prawa unijnego nad prawem krajowym. W mojej opinii nie można wprowadzić rozwiązań, nawet gdyby takie rozwiązania zostały przyjęte na poziomie europejskim, dotyczące relokacji, jeżeli będzie wynik referendum wiążącego w Polsce w zgodzie z konstytucją. To byłoby po prostu niekonstytucyjne. Ale to, co jest jeszcze ważniejsze, to, że oczywiście ten element negocjacyjny musi otrzymać rząd, który będzie zdeterminowany, żeby ten element wykorzystywać. To jest rząd Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli dostanie go rząd opozycyjny, jestem przekonany, że przecież już chce to referendum, zanim się ono jeszcze odbyło, dezawuować jego wyniki, również będzie chciał dezawuować. Ważne jest też, kto posiada te narzędzia do odpowiedniego działania. A ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie ministrze, pan powiedział przed chwilą o tym, że to referendum będzie no, takim super argumentem, bo chyba można użyć takiego określenia w negocjacjach pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bo do tej pory rząd jakby przedstawiał swoje stanowisko, ktoś mógł je kwestionować, no ale jeżeli referendum w Polsce będzie ważne, to rząd po prostu na stole negocjacyjnym
Konstytucyjny może położyć głosy większości Polaków i powie, no my mamy opinię naszych ludzi, tych, którzy za nami stoją i oni po prostu tego nie chcą. Jak w tym kontekście pan patrzy? Wspomniał pan o tym, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. Jak pan patrzy na zapowiedź, no przepraszam, unieważnienia? Nawet pan przewodniczący Donald Tusk niespełna trzy miesiące temu mówił, że uroczyście unieważnia to referendum. No, ja się nie dziwię, że on próbuje to referendum unieważnić, bo żadne z tych pytań, które jest zadawane w tym referendum obywatelom, nie jest wygodne dla Donalda Tuska. Pytanie o wiek emerytalny nie jest wygodne, bo on mimo, że obiecywał, że wiek emerytalny nie będzie podwyższony, wiek emerytalny podwyższył. Platforma prowadziła prywatyzację, a więc to pytanie też nie jest dla Platformy Obywatelskiej wygodne. Wreszcie to pytanie dotyczące kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, czyli mechanizm relokacyjny i zapora na granicy. No tutaj Donald Tusk doskonale wie, że obywatele mogą i pewnie wypowiedzą się zdecydowanie przeciwko obowiązkowemu mechanizmowi relokacji uchodźców. Tymczasem politycy Platformy Obywatelskiej nie tylko w przeszłości relokację migrantów wdrażali w 2015 roku, ale całkiem niedawno europosłowie głosowali za tymi rozwiązaniami. No więc ten wyraźny głos obywateli może iść w kontrze do planów Donalda Tuska i oczywiście też mocodawców europejskich Donalda Tuska, czyli wbrew polityce Niemiec, którą niestety w wielu strategicznych sprawach realizuje w Polsce Donald Tusk. Kończąc ten temat, panie ministrze, to jak pan w takim razie postrzega tą, jak pan interpretuje, odczytuje tą swego rodzaju schizofrenię w sprawie paktu migracyjnego, bo rzeczywiście jest tak, że na forum publicznym w Polsce politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią, nie, absolutnie jesteśmy przeciwko przymusowej relokacji, nie ma mowy, nikt nie zmieni naszego zdania. No ale już ci politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy są w Parlamencie Europejskim, no już mają zupełnie inne stanowisko. Jedni po prostu wprost popierają, a drudzy no, nie biorą udziału w głosowaniu, czyli nie sprzeciwiają się temu mechanizmowi. Jak pan to odczytuje? Która w takim razie z tych postaw jest postawą prawdziwą? No bo one się wykluczają. Tylko pytanie teraz, która jest prawdziwa? Postawa w Polsce jest wyłącznie postawą taktyczną, chwilową, na użytek kampanii wyborczej. Donald Tusk i jego koledzy z opozycji wiedzą doskonale, że Polacy nie akceptują tego rodzaju propozycji i że gdyby wypowiedzieli się za tymi propozycjami w Polsce, mogliby ponieść realną stratę wyborczą. A więc taktycznie, chwilowo wypowiadają się przeciwko tym propozycjom. Ta prawdziwa twarz Donalda Tuska to jest ta twarz, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej i groził polskiemu rządowi Zjednoczonej Prawicy karami za to, że nie będzie wdrażał systemu relokacji migrantów. Ta prawdziwa twarz polityków Platformy Obywatelskiej jest wtedy, kiedy zgodnie z dyscypliną w Europejskiej Partii Ludowej, zgodnie z dyscypliną narzuconą przede wszystkim przez niemieckich polityków, głosują za tymi rozwiązaniami. I to jest trochę tak, no, jak z wieloma innymi sprawami. Pani redaktor, choćby zapora na granicy. Dzisiaj wielu polityków Platformy Obywatelskiej twierdzi, to pytanie nie ma sensu, przecież nikt nie myśli o zniesieniu zapory na granicy. Po pierwsze, politycy Platformy Obywatelskiej gremialnie głosowali przeciwko budowie zapory na granicy na jesień 2021 roku. Gremialnie głosowali w Sejmie przeciw. Po drugie, pojedynczy politycy, którzy być może nie mają takiej, że tak powiem, takiego wyczucia kampanijnego i do końca tej taktyki jeszcze nie zaakceptowali, mówią o tym, że ta zapora powinna być zniesiona. I to jest ta prawdziwa twarz planów Donalda Tuska i jego ekipy. Panie ministrze, to w takim razie zmieńmy temat. Ja chciałam zapytać o sytuację, no, w zasadzie powrócić do tematu związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W Izraelu Polska błyskawicznie uruchomiła akcję ewakuacji Polaków. Zresztą duża liczba Polaków w tym czasie w Izraelu przebywała. Niektóre państwa dopiero teraz zaczynają ewakuację. Wczoraj na przykład pierwsze samoloty z ewakuowanymi Francuzami przyleciały do Francji. Francuzi, którzy zostali przywiezieni z Izraela do swojej ojczyzny, mówili o tym, jak długo musieli czekać na tą ewakuację i chwalili właśnie sytuację Polaków, których widzieli przecież na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Polacy odlatywali, oni czekali. Jak szybko udało się, znaczy jak, dzięki czemu udało się tak szybko, no,
naszych obywateli, naszych rodaków sprowadzić do Polski? Dzięki temu, że opieka nad naszymi obywatelami za granicą w sytuacjach kryzysowych jest znakiem firmowym Zjednoczonej Prawicy. Tak było w trakcie ewakuacji Polaków po rosyjskim ataku na Ukrainę, tak było w trakcie ewakuacji z Afganistanu, tak było w wielu mniejszych przypadkach, jak choćby kryzys w Dover, kiedy polscy kierowcy utknęli w związku z zamknięciem granicy. Ja akurat miałem też zaszczyt tą akcję współkoordynować i pomagaliśmy, nasze misje wojskowe i cywilne pomagały nie tylko Polakom, ale również przedstawicielom innych krajów. Nasza ewakuacja rozpoczęła się już w weekend. Już w weekend też były sygnały i prośby ze strony innych państw, czy ich obywatele mogliby się zabrać na pokład, bo byliśmy, jeśli nie pierwszym, to jednym z pierwszych krajów, który rozpoczął tą ewakuację. Powiedzieliśmy jasno, priorytet mają nasi obywatele. Jeżeli w dalszych dniach będą wolne miejsca, oczywiście chętnie pomożemy, ale w pierwszej kolejności ewakuujemy naszych obywateli. Ta liczba ewakuowanych osób w tej chwili zbliża się do 1000. Ta ewakuacja jest organizowana sprawnie, no bo jest to zaangażowane przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej, a więc siłami wojskowymi, no co niektórzy nawet próbowali narzekać, że jest za ciasno w samolotach. No w samolotach jest dlatego ciasno, bo to nie jest lot biznesem na wakacje, tylko jest to ewakuacja jak największej ilości obywateli w jak najkrótszym czasie. Jest ona przeprowadzana sprawnie. Oczywiście w sytuacji kryzysowej, no zdarza się, że czasami ktoś może musieć dłużej poczekać, czy gdzieś się nie może przez chwilę dodzwonić. To się po prostu w sytuacjach kryzysowych zdarza, natomiast no, inne państwa wyrażają się z podziwem o tym, w jaki sposób jest realizowana ewakuacja. Zwracam uwagę, że niektóre nawet z bogatych państw europejskich zapowiedziały to, że ich obywatele będą musieli płacić za ewakuację. No, u nas po pierwsze ta ewakuacja zaczęła się bardzo szybko, a po drugie jest realizowana oczywiście ze środków państwowych. Nie zostawiamy Polaków w potrzebie za granicą. Przeciwnie, zawsze mogą liczyć na opiekę państwa polskiego. Panie ministrze, to na koniec pytanie no, nie związane z tym, czym pan się na co dzień zajmuje, ale myślę, że jednak pytanie bardzo ważne, bo chodzi o polskie bezpieczeństwo. Wojska Obrony Terytorialnej od samego początku, gdy już się pojawił plan ich powołania, a przecież to były początki rządu Zjednoczonej Prawicy, były obśmiewane przez opozycję wtedy, kiedy ustawa je powołująca była procedowana w Sejmie. Mówiono o tym, że to jest prywatna armia, że to są, mają być ludzie, którzy mają być powoływani do tłumienia demonstracji, że mówiono na nich wojska weekendowe. Później wraz z różnymi sytuacjami kryzysowymi, w których po prostu żołnierze WOT-u uczestniczyli i pomagali ludziom, no te głosy można powiedzieć trochę przycichły, no ale na ostatniej prostej w kampanii wyborczej pan przewodniczący Donald Tusk znowu nazwał Wojska Obrony Terytorialnej parawojskiem. Jak pan patrzy na taką próbę degradacji również w oczach po prostu społeczeństwa polskiego, znaczenia tej formacji, która jest formacją ochotniczą, ale no w takiej formie tak naprawdę występuje w całym cywilizowanym świecie. Wszędzie są tego rodzaju formacje wojskowe. Wie pani, tu są dwie warstwy. Pierwsza to warstwa obrażania ludzi, którzy zgłosili się dobrowolnie, żeby współuczestniczyć, współtworzyć system bezpieczeństwa naszego kraju w trudnych czasach. Im się należy podziw, im się należy uznanie, im się należy też odpowiednie wynagrodzenie i uszanowanie tego, że poświęcają swój czas właśnie w tym celu. Tymczasem ze strony polityka opozycji, lidera opozycji słyszą takie słowa. Jestem tym głęboko zażenowany. No, uważam, że to jest po prostu coś absolutnie nieakceptowalnego. I jest druga warstwa. Warstwa dbałości o bezpieczeństwo. W strukturze nowoczesnego systemu bezpieczeństwa dzisiaj tego rodzaju siły są absolutną oczywistością. Wydawało się, że nad tym już też nikt nie dyskutuje w Polsce. Tymczasem na finiszu kampanii wyborczej okazuje się, że tak absurdalny głosów próbuje chwytać się gdzieś Donald Tusk. Nie wiem, czemu ma to służyć, bo moim zdaniem jest już niewiele osób, które rzeczywiście podzielają ten pogląd. Być może jakiejś radykalizacji własnego elektoratu, jakimś celom politycznym. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe i też oderwane od tego, co powinno charakteryzować polityka, który ma jakiekolwiek pojęcie o budowaniu nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Ale być może wynika to z tego, że Donald Tusk w przeszłości zwijał system bezpieczeństwa Polski, więc nie ma po prostu o tym, jak się go buduje, zielonego pojęcia. Bardzo dziękuję. Pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.
Była to rozmowa dnia.